Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite w Forza Horizon 4. Jak się macie, jak się czujecie? Ostatnie odcinki przed końcem roku? Ostatnie odcinki w 2020 roku? Jak się czujecie przed następnym rokiem? Nowe możliwości, nowy czas do zrobienia jakichś ciekawych osiągnięć w życiu. Jesteście ciekawi, co się stanie w 2021? Ja jestem ciekawy. Mam nadzieję, że pojawi się nowa Forza, Forza Horizon 5, bo są różne przecieki na temat tego, że gra ma się jednak pojawić w 2021 roku. To są oczywiście plotki, tak powinniście do tego podchodzić, ale no, jak będzie coś już potwierdzonego, jakaś informacja lub nawet jakaś nowa plotka, ale taka bardziej potwierdzona, to dam wam o tym znać i dam wam znać, kiedy to będzie oczywiście plotka, a kiedy to będzie jakieś oficjalne źródło czy cokolwiek, dobra? Jestem bardzo podjarany tym. No i zobaczymy jak to będzie wyglądać ten przyszły rok. Ale wiecie co dzisiaj zrobimy? Ostatnio żeśmy szukali sobie odpowiedniego spotu do szukania różnych, no powiedzmy dropów, nie dropów, no nie? I do tego też oczywiście sobie powrócimy, może w następnym odcinku. Dzisiaj natomiast cały czas będziemy jeździć na widoku z kokpitu. Co wy na to? Widok z kokpitu cały czas na trybie Fortnite. Mało tego, do mojej kierownicy przypisałem sobie przycisk, który od razu przenosi mnie do mapy. Teraz nie mogę go włączyć, dlatego że już mi się tryb Fortnite wczytał, ale będę mógł od razu przenieść się do mapy, kiedy tylko będę chciał, w każdym momencie gry, no nie? Wiesz, będę widział, gdzie jest strefa, gdzie mam się kierować mniej więcej, gdzie zaczynać pojedynek i w którą stronę jechać, jak już ten pojedynek zacznę. To będzie bardzo pomocne i zaraz wam pokażę, jak to działa u mnie. Generalnie, jak gracie sobie na klawiaturze, to naciskacie przycisk M i macie już dużą mapę. Patrzcie, ja sobie przypisałem ten przycisk. Czekajcie. O! O! Co? Rozłączyło mnie! Ej, czemu? Ja już byłem w trybie Fortnite, o co chodzi? Dobra, patrzcie, widzicie, naciskam sobie jeden przycisk. Przyciskiem B wracam sobie z powrotem do samochodu. Także bardzo szybko mogę sobie, zobaczcie, przełączać się na dużą mapę. Jak chcę sobie nawigować po mapie, to też mogę to bardzo szybko robić. Myślę, że to mi pomoże po prostu w rozgrywce. Zobaczymy. Generalnie widok z kokpitu ma swoje plusy i minusy. No minusy są oczywiste, po prostu mamy mniejsze pole widzenia, no nie? Na lewo i na prawo. Jak mamy ten widok z zewnątrz, no to widzimy, że gdzieś tam daleko jest drop i możemy sobie, wiesz, po niego pojechać i zabrać, nie? Jak mamy ten widok z kokpitu, no to praktycznie nie widzimy nic, zwłaszcza jak jedziemy przez jakieś krzaczory czy coś, czy jakieś bezdroża, no nie widzimy, co jest za górką, a jak mamy tą kamerę trochę wyżej i z tyłu, no to widzimy, wiesz, wszystko, nie? No, teraz na przykład nie widziałem tych belek, nie wiem, co to jest, siana, zboża, czegoś tutaj i nie mogłem tego ominąć, nie mogłem się przygotować do tego, pod tym względem jest trudniej, także jak chcecie, zróbcie sobie ze mną takie wyzwanie, że będziecie w tym trybie Fortnite jeździć na kamerze z kokpitu i o. I zobaczcie, jak wam pójdzie. Jazda przez las może być kiepskim pomysłem, zwłaszcza przez jakieś wysokie krzaki na tej kamerze z kokpitu, ale jest jeden właśnie taki plus, który sprawia, że ta kamera z kokpitu ma swoją jakąś taką rację bytu nawet w Forzie Horizon. Dobra, zabieramy furę. Ale jaki to jest plus? No taki, że jak na przykład jedziemy pod górę, o Boże, że jak jedziemy sobie pod górę, nie wiem, gdzie będziemy teraz jechać. Że jak jedziemy pod górę, to wszystko widzimy jakby w kierunku jazdy, nie? A jak mamy kamerę zewnętrzną, to ona tak patrzy wtedy troszeczkę w dół, nie? I to jest mało komfortowe na kamerze zewnętrznej, a na tej kamerze z kokpitu nieraz w ten sposób się po prostu wygrywa, nie? Bo widzisz, co jest dokładnie przed tobą, jak jedziesz ostro pod górę, ale to musisz, wiesz, naprawdę ostro pod górę jechać. Jadę w ogóle ciągnikiem. Uuu, nie widziałem tego w ogóle. Dawaj, nie widziałem w ogóle tego drzewa, no właśnie, takich sytuacji może być bardzo dużo.
przez to, że wiesz, jakieś drobne krzaczki ci wszystko zasłaniają, no nie? Musimy przez Festival Horizon przejechać. Dobrze mi szło na początku. Wcale ten traktor nie jest taki zły. Ludzie go nie wybierają, bo się go chyba boją. On jest taki, wiesz, trudny może... trudny w prowadzeniu, ale jeśli chodzi o przyspieszenie, on jest tutaj na pewno trochę ulepszony dla Fordzy. Zobaczcie, że ja nie odstaję od tego Subaru, mimo że ja mam drugi poziom, a on ma trzeci. Także ten pojazd właściwie, to nie są żarty. No nie wiem, czy teraz mi się uda go wyprzedzić, ale doganiam go. Jeszcze jakbyśmy mieli tak z trochę więcej metrów, to... O nie, o kamienie, fuck. No i widzicie, nie widziałem tych kamieni i koniec, po meczu. Widzicie, że tutaj jeśli chodzi o Fordzę, to ja rzadko jeżdżę na tej kamerze ze środka samochodów, mimo że te kokpity są naprawdę super wykonane i te samochody są ładne ze środka. Problem jest w tym, że tutaj nie bardzo czuje się samochód z kokpitu, bo ten Ford Feedback jest czasami taki luźny i wiesz, to nie jest symulator i jak sobie na przykład wbijesz do jakiegoś symulatora wyścigowego i pograsz tam chwilę, to będziesz, raczej nie będziesz chciał jeździć na kamerze zewnętrznej. To będzie takie, kamera zewnętrzna nic totalnie nie czuje, jakby samochód dziwnie się zachowuje, a wejdziesz sobie do kokpitu i wszystko fajnie, tak jak w prawdziwym samochodzie, prawie że, no nie? Bardzo blisko. No i to jest duża, duża właśnie przewaga symulatorów, jeśli chodzi o widok z kokpitu. No tutaj niestety jest jak jest, nie? Nie czuć wszystkich takich rzeczy, które rządzą samochodem podczas jazdy. I dlatego właśnie jak jeżdżę gdzieś sobie tam w Assetto Corsie, czy nie wiem, w jakimś Project Cars 2, bo trójka to już jest też taki bardziej arcade'ik, no to tam używam kamery z kokpitu i czuję ten samochód dużo lepiej. Tutaj w Fordzie zdecydowanie preferuję taką kamerę. No ale dzisiaj na potrzeby odcinka będziemy jeździć z kokpitu. Będzie mega, mega trudno. Właściwie powinienem unikać jazdy na przełaj w takim wypadku, dlatego że często wiąże się to z tym, że muszę, wiesz, przejeżdżać przez jakieś krzaki, nie? Przez krzak, czy tam jakiś pagórek, nie widzisz, co jest za tym pagórkiem, nie? A jak jedziesz po drodze, no to wiadomo, jest droga i jedziesz sobie nią. Mniej więcej musisz wyczuć następny zakręt i tyle. Ciężko w ogóle jakiś drop wypatrzeć, nie? Jak mamy taką perspektywę, to musiałbym chyba naprawdę na jakąś wysoką górę wyjechać i się rozejrzeć. Ale, o, chodźcie sobie tutaj, pojedziemy zobaczyć, co tu jest. Patrzcie, teraz używam mojego nowego triku. Mapka, cyk, i wracam z powrotem do jazdy. Kurczę, muszę się nauczyć tego używać. Chociaż tam w tym pojedynku z Subaru, no nie było kiedy tego użyć, prawda? No bo, co? Już się zaczęliśmy ścigać, to raz. A dwa, no było wiadomo, gdzie mniej więcej trzeba jechać, bo co? No bo trzeba było jechać prosto na przełaj, no. Mój pojazd raczej nie nadawał się do jazdy po asfalcie. Lepszy był właśnie na jakiś offroadzik, nie? Więc na przełaj, cyk! Jeden taki odcinek możemy sobie zrobić hardkorowy, gdzie właśnie używamy tej kamery z kokpitu. Patrzcie, jechaliśmy sobie teraz pod górę, nie? I nic nie widziałem, co jest za tym wzgórzem teraz tutaj. Dopiero jak to wzgórze przejechałem, to widzę, że gdzieś tam daleko, daleko jest jakiś dropik, do którego mogę podjechać, a możliwe, że gdzieś tam na lewo lub prawo jeszcze inne są dropy, nie? Których nie widzę teraz, bo bym musiał się spojrzeć na lewo albo prawo. Wy jak gracie sobie na padzie, no to wam jest łatwiej, bo tutaj nawet nie widzę poziomu. Czwarty może być. Ja to w sumie całkiem niezły poziom jest. Lancer. Proszę bardzo. I myślę, że od razu możemy przejść do pojedynków. Miałem jeździć więcej po asfalcie. Jest jak jest. Nie, no dobra, jedziemy sobie tak na razie. Trochę przełaju, trochę tak. Takie drobne krzaczki czasem potrafią popsuć, nie? Nie widać nic. O, na przykład jak tu chcę sobie przejechać na przełaj, nie chcę jechać zakrętami. Pyk, loteria, nie? Nie wiadomo, co się dzieje. No tutaj wiedziałem, że nie będzie takich grubych drzew, ale jazda przez las może być dużo, dużo trudniejsza. Okej, widzę kogoś chyba na radarze. Ktoś jest w jakimś pojedynku. Możemy spróbować za nim pojechać. W ogóle macie teraz okazję przejrzeć sobie kokpity we wszystkich samochodach, które są w trybie Fortnite, nie? Znaczy no, w większości. Mam nadzieję, że uda się większość tych samochodów przetestować. Ja też powiem wam, że nie kojarzę po kokpicie każdego auta. Wygląd zewnętrzny, okej, ale kokpit?
bardzo. Ej, uciekają przede mną, co jest? Nie no, goście tam był chyba w jakimś pojedynku. To wiadomo, że nie będzie na mnie czekał, nie? Tutaj też widzę dwóch jakichś. Tam przede mną widzę dużo żołnierzy było, ale zniknęli z radaru nagle, o co chodzi? I teraz chcę szybko zobaczyć strefę. Pyk, patrzę jak jest strefa i już wszystko wiem. Mogę wrócić z powrotem do gry, to jest ekstra. Ja myślałem, że to trzeba wejść do, wiesz, że to się wchodzi do jakiegoś menu, że trzeba wybrać tą mapę, a nie wiedziałem, że jest taki skrót. I wiecie jak to odkryłem? Dzisiaj próbowałem sobie, ostatnio grałem w WTS-a i próbowałem sobie tutaj na tym telefonie zmienić. O, chodź, chodź, chodź. Dobra, Gulf. Okej, może być. Gościu jedzie tutaj, a ja gdzie pojadę? Ja pojadę tu, tak jak jadę. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Gościu pojechał na dół i się rozwalił. To, wiecie co, ja sobie przejadę tutaj chyba na drugą. Albo nie, kurde, co zrobić? Mapa. Mapa, mapa, mapa. Oj, mogłem tu przejechać. Mogłem tu przejechać, bo będę musiał się cofać. Choroba. No, warto zerkać na tą mapkę. Dobra, ale jestem trochę do przodu. Może jeszcze coś z tego będzie. W ogóle, zobaczcie ten samochód. On nie jest standardowy. Tym, którym jadę teraz. Dlatego, on jest jakiś stunigowany. Dlatego, że ja zamykam w nim budzik. O! Jezu! Nie mam wyczutego tego totalnie. Jedź, 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 jedź. Serio, co się z nim stało? On pojechał do przodu, nie? Na hamulcu. Ej, dobra, jeszcze mam szansę. Mimo, że się tam rozbiłem. Gościu też nie jedzie jakoś fajnie, ale zdecydowanie lepiej zrobił, że tam zjechał, tylko że tam jest... Tam był trudny taki przejazd, ja muszę teraz niestety tutaj troszeczkę tak improwizować. Dobra. Teraz tutaj, muszę już przełaj walić, bo nie ma opcji. Nie wiem czy on jest bliżej czy ja. Ale dziwnie na wyskokach, taka loteria totalna, próbuję tak mniej więcej. O, tu nic nie widziałem przez chwilę. Dawaj, 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 bo chyba coś z tego będzie. Oj, ta piątka zmuliła trochę furę, ale ty, udało się wyprzedzić. Wow, pierwszy pokonany na kamerze z kokpitu. Ten sam poziom miał co ja, ale udało się. Jaka satysfakcja. O kurde, to mi się podobało. Dobra, dawaj tego Forda. Ekstra. Ola, satysfakcja, jak sobie zwiększasz poziom trudności i kogoś tam pokonasz, to masz taką satysfakcję, tak ci ego, wiesz, działa na ego. Ego ci rośnie. Dobrze, dobrze jest. Jedziemy po następnego, podbudować sobie ego. Zobaczmy na mapkę, czekaj, przycisk. Okej, strefę mamy tutaj, więc możemy pojechać na skraj strefy i znaleźć tutaj kogoś. O, o, co tu? Co to za twarde krzaczory? Czekaj, z tyłu ktoś jest. Co, gdzie on jest? Jak mapa? Okej. I teraz będziemy musieli... Gdzieś tu był gościu jakiś, nie? O, jest! I teraz odbijamy od razu w lewo. Ekstra! Odbijamy od razu tu i cyk, i ciśniemy Fordem... Fordem Ranger? 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 Rangers! Power Rangers! O ja, patrzcie ile on ma tutaj różnych przycisków. Lucek, ty nie patrz na przyciski, ty patrz co jest przed tobą, bo ty kurde... O, możesz się tu w drzewa, między drzewa nie zmieścić. Ty, ale Golf jest naprawdę dobry na tym... Na tym poziomie, ten Golf R. On tam cały czas gdzieś z tyłu jest, nie? On jest blisko, ja tutaj nie dam mu, wiesz... Żadnych szans, znaczy będę się starał. Na 100% swoich możliwości. Bajze. O, to pozdrowienka dla ciebie. Wygląda jak polski nick. Dobra, Alfa Romero. I proszę, Alfa wygląda tak w środku. Też ekrany, jakieś komputery, nie komputery, nie? Wszystko takie nowoczesne. Tak, zwróciliście na to uwagę już na poprzednich odcinkach, że jak samochód... Ty, ale ta Alfa, zobaczcie, ona ma nieruchome łopatki, ale bajer, to jest fajne. W każdym razie, jak zmieniam na H-shifterze biegi, to w grze, jak mamy ten widok z kokpitu, to dobrze widać, to w grze on zawsze używa tych łopatek, nie? Chodź tam, kurde, o kurde.
Zawsze używa tej łopatki minusowej. Dobra, jakoś wyprostowałem. Ale mam przerąbane. Gościu ma naprawdę jakąś... O nie! Belki! Baloty. O, świetnie, widziałem tego! Dawaj, 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 alfa! O, sztywcara. Nie! Rozwal się, rozwal się! Panamera, uciekaj! O, nie! Jeszcze te belki, dobra, dobra, jeszcze gazu, 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 gazu. Może jeszcze coś z tego będzie. Ty nie trafił? Czy trafił? Aj, trafił. Ja wygrałem! Jak to się stało? Ej, gościu, chyba nie trafił. Ja byłem na 100% pewny, że przegrałem ten pojedynek. Jak on nie trafił w punkt? Ja pierdzie. Dawaj, chodź, teraz ciebie. Jedziemy w tamtą stronę, nie? Tak jest. Dobra, ale ten z tyłu to jest kozak, to jest jeden z lepszych samochodów obecnie w trybie Fortnite. On już się do mnie zbliża, zobaczcie jak szybko. O nie, nie dam mu, nie dam mu. Audi, kurde. Audi, jedź Audi. A, kurde, ciągnik. O, ja też się w niego rozwaliłem. Kurde. To jest taka loteria. O, jak się jedzie na tej kamerze z kokpitu, pewnie bym go widział, nie? Z daleka. A tu nie widziałem. Ej, byłem na 100% pewny, że przegrałem w tamtym pojedynku, no. I o kurde, hele emocje. Tak mówiłem o Fordzie Horizon 5 w przyszłym roku. No ale zapomniałem jeszcze wam powiedzieć o jednej rzeczy. W pierwszym kwartale 2021 roku ma się pojawić przecież Gran Turismo 7 bodajże na konsolę PlayStation 5. Ludzie narzekają na serię Gran Turismo, że od wielu lat się nic nie zmieniło, a ja wam powiem, że nigdy w życiu nie grałem w żadną część Gran Turismo. I jakby takim sloganem reklamowym nowej gry, nowego Gran Turismo jest to, że to będzie taki 100% symulator. Ja się tak zastanawiam. Na konsoli PlayStation grają głównie osoby na padzie, no nie? Używając gamepada tego do PlayStation. No to jaki sens i byt ma tam właśnie jakiś taki symulator, nie? Który jest raczej dedykowany dla entuzjazmu, dla entuzjastów, dla takiej mniejszości bym powiedział, prawda? Jest jeszcze jedna gra wyścigowa, bardzo ładna, na konsolę PlayStation. Ale kurde, zapomniałem jak się nazywała. Poważnie. Jest taka jedna gra i ona też jest ekskluzywem na konsolę PlayStation. Grałem w nią i tam chyba można było nawet motocyklami jeździć czy coś takiego. Samochodami też, ale motocyklami coś mi się tak kojarzy. W każdym razie Gran Turismo 7 wychodzi w pierwszym kwartale 2021 roku, jeśli premiera nie zostanie oczywiście przesunięta, nie? Bo jeśli wszystko będzie po naszej myśli, no to ten. I to jest powód, dla którego ja bym chciał sobie przede wszystkim kupić konsolę PlayStation 5. Ale niestety minus jest taki, że ta moja baza od tej kierownicy nie współpracuje z systemem PlayStation i bym musiał sobie zmienić bazę. Fanatec ma Direct Drive'a, bazę DD1 ona się nazywa. Kosztuje gdzieś w okolicach 7000 zł, coś takiego. I ona już współpracuje z PlayStation, więc jak będę chciał przetestować Gran Turismo, to będę musiał też kupić przy okazji tą bazę, nie? Bo nigdy nie testowałem Gran Turismo, ale tak z drugiej strony kupować taką drogą bazę pod jedną grę, która jeszcze ma dość słabe noty, nie? Słaby deal chyba. No dobra, ja się tak próbuję troszeczkę przyzwyczaić do tego widoku z kokpitu i coraz bardziej zaczynam doceniać, bo tak, takie inne doznania są troszeczkę z tej jazdy. Ale no, w Polesie jest loteria i kurde, nie widzę żadnych dropów. Jadę mini skuterem na razie. Próbuję coś tu ogarnąć. Ej, poprzednie pojedynki były mega, mega fajne. Strasznie mi się podobały. O nie, z dupy jest. Trzeci poziom. Haha, nie zauważył mnie. Gai! Oj, chyba zawraca. Dobra, jak tam minimapa? Okej. Pojedziemy sobie trochę na skraj strefy. Poszukamy jakichś dropów.
graczy jest pełno akurat w tych miejscach, gdzie ja jestem na początku meczu. I no, widzę, że chyba wszystkie najfajniejsze kąski pozbierali za mnie. Okej, jesteśmy już poza strefą nową. Ja pierniczę, ej, i co teraz? Muszę jechać do lasu po dropy jakieś, może znajdzie się jakiś fajny grzybek. Mówiliście, że kolor tych dropów jest ważny, ale wszystkie chyba te dropy mają taki sam kolor, czyli fioletowy, no nie? Mówię tutaj o tym dymku, o dymie, który widać gdzieś tam z daleka. Ja tak zauważyłem, że to się nie różni zbytnio od siebie. Te wszystkie dropy wyglądają mniej więcej podobnie. O, coś znalazłem! Forda Raptora! No nie no, Forda Raptora... No dobra, no... Szczerze, Mini Cooper szybszy jest od Raptora. Lepiej się zbiera. Poważnie. Raptor to chyba tylko nazwą nadrabia. Nie wiem, co tutaj ogarnąć, powiem szczerze. On się fajnie czuje za kierownicą tego auta tutaj w grze. No, jest respekt, nie? Jest, kurde. Dobra, arena się już zmniejsza, muszę grzać do strefy, no mam drugi poziom, jest kiepsko, kurczę. Jest kiepsko, co tu dużo gadać. Zobaczmy, jak wygląda mapa. O tak, tego będę często... Jest jakiś dropik po drodze, dobrze. Co to mamy za poziom? Nie widzę jaki poziom. Powinno mi się pokazać chyba, nie? No trzeci, no to trochę szybszy, ale Lancia. Lancia. Co tu dużo gadać, no. To Lancia po prostu. Dobra. A moglibyśmy się pokusić, żeby kogoś wyzwać na pojedynek. No jeszcze pojadę sobie tu zobaczyć. O ty kurde, ale rzuca. Chociaż może będę w stanie lepiej opanować ten samochód, zawsze on tak bokiem chce latać. Może jak mam ten widok z kokpitu, to szybciej zareaguję na jakieś tam, wiesz... O, nie, on po prostu jest stworzony do jakichś przesterów po prostu masakrycznych. O, czekaj, mam jakąś ofiarę. Mam jakąś ofiarę. Siemaneczko, jedziesz? A, dobra, ja myślę, że w tą stronę będziemy jechać. No, mniej więcej. Mapa. Dobra. Ja pojadę sobie tutaj, bo w miejsce, gdzie on jedzie, jest kopalnia. Kopalnia Wugla. Nie wiem, czy to dobry pomysł tam jechać. No zobaczymy, kto się myli, kto ma rację. Ja pojadę sobie tu. A no właśnie, kurde, zapomniałem, że ja przecież nic nie widzę. Ale zobacz, teraz jadę ostro pod górę i widzę, co jest przede mną mniej więcej, no nie? A jak mam tą kamerę z zewnątrz, zewnętrzną, no to tak dobrze aż nie widać. A, widzisz, to jest plus właśnie kamery z kokpitu. Dobra, i teraz spróbujemy, będę się kierował w kierunku drogi. Tak. On musi ominąć całą tą kopalnię prawdopodobnie. To nie jest takie proste, tam trzeba sporo drogi nadrobić, nie? Ale to kierował się mniej więcej do celu, ciężko... Dobra, jest bliżej. Jakoś ogarnął lepiej drogę chyba. Ale nie poddaję się, jadę jeszcze. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Może tak jak na poprzednich tych. O, nic nie widać. Jezu! Nie jedź przez wodę, jak jedziesz z kokpitem. Znaczy z kokpitu. Jezu, mogę już na tym asfalcie zostać. Nic nie widać. Oj, nie wiem czy... Nie wiem, nie no, już jest daleko do przodu. Już by musiał, nie wiem co zrobić, chyba w kosmos wylecieć, albo wywaliłoby go z gry, żeby to, wiesz... Jezu... wyleciałem poza mapę na trybie Fortnite, uderzając w drzewo. Spoko! A, jestem w kopalni i mówiliście, że kopalnia to jest dobra miejscówka na dropy, bo od razu wszystko widać. Problem taki, że trudno się z niej wydostać, nie? No i tutaj coś mamy, nie wiem co to jest, nie widzę poziomu. Ale zobaczmy, drugi. Trzeci, o, Wiktoria, nie jest tak źle, nie jest tak źle. Wiktoria to całkiem dobry samochód. Okej, wzięło mi się. Tam jeszcze w dole coś jest. O, teraz dopiero zauważyłem. Takie dziwne. O, jeszcze inny tam jest jakiś dropik. A co tu w dole jest? Nie wiem, nie mogę zobaczyć, bo już. A zresztą ktoś go zgarnia.
Rzucamy się na niego. 40. A, tu jest granica strefy. Teraz mogę sobie szybko podejrzeć. To jest mega, mega satysfakcja, naprawdę. Taka mała rzecz, a tak mnie cieszy, że mogę sobie szybko tą mapę otworzyć. Kurde. Dobra, tu na dole gościu coś sobie wziął. Pewnie lepszy samochód od mojej Wiktorii. Ale mamy coś tutaj jeszcze, może drugi poziom, Golf. Ach, to nie, to wolę Wiktorię, zdecydowanie. Jeszcze tam było coś i tam jest chyba drugi poziom, bo tu już sobie patrzyłem. Przez wodę, kurde, moment. Jak jest taka mała kałuża, to nie jest tak źle, ale jak jest taka dłuższa kałuża, jak jest dłuższa woda, przez którą musisz przejechać, to nic nie widać przez tą szybę, dosłownie. Dobra, wyjechałem. Tutaj w dole kogoś mam. Oj, to chyba dobra fura jest. Co to za poziom? To jest Camaro? Nie, GTR! Dobra, to nara, gościu. Dobrze, że mnie nie zauważył, bo by było przerąbane. Ja tu Wiktorium śmigam i mam wrażenie, jak jest, że jestem dobry, a ktoś tutaj już GTR-a ma chyba z siódmego poziomu. Daj spokój. O, coś tutaj będzie atakować mnie. Siódmy poziom. No jasne! I co jeszcze? Ja pierdziut, poważnie? No pewnie, siódmy poziom kontra trzeci, powodzenia. Jezu, o Boże. Nie no, cisnę, jadę do końca, nie ma opcji. Ciężko jest wygrać. A mogą się tu nie pakować, no nie wiem. Rozwalił się. Ja nie. To by było niemożliwe, jakbym z nim wygrał, nie? No, przecież on ma idealny samochód na offroad. Wiesz, taki genialny dosłownie. Byłoby mega dziwne, jakbym zdobył jego furę. No kurde! Niemożliwe. Goni? Goni. Ej, co on tak? Od lewej do prawej, gościu! Sylwester dopiero za kilka dni z mojej perspektywy. Ale tu. Dobra, ale coś nie jedzie on za dobrze, więc mam jeszcze chyba szansę. O, shit. Chciałem go zepchać. Dobra, gdzie... co on robi? Rozwalił się! Co za gościu, jak ty żeś zdobył tą furę? Ja też źle pojechałem, bo w sumie nie powinienem cisnąć na kopalnię, nie? Przez kamienie chyba nie przejadę teraz. O, i koniec. Już jestem załatwiony. No i widzicie, gdybym miał tą kamerę zewnętrzną, to bym widział, nie? To są te kamienie. A nawet nie skumałem, że tutaj może być ta kopalnia, akurat w tym miejscu mi tak wyskoczyć. Kto tutaj postawił kopalnię? Oj, ciężko będzie, ciężko. Oh my god, bardzo ciężko jest wygrać. Przede wszystkim, wiecie co jest najgorsze? Najgorsze jest szukanie właśnie dropu, nie? Gdzie ja tutaj nie mam na kierownicy, wiesz, możliwości rozglądania się lewo i prawo. I niektóre samochody mają, wiesz, tylko tyle widać mniej więcej przed siebie. I masz taki bardzo ograniczony widok, nie? Na mapce też nie ma tych dropów zaznaczonych. Więc naprawdę ciężko jest znaleźć jakiś dobry samochód na początku. A jak się gra na padzie, czy tam wiesz, na kierownicy, na tej kamerze zewnętrznej, to jest dużo, dużo lepiej, nie? I łatwiej, dlatego to jest... Polecam wam zrobić sobie chociaż raz. Ja nie mówię, że cały czas jeździ na tej kamerze z kokpitu, ale chociaż raz zrobić sobie takie wyzwanko. Bo jest naprawdę bardzo, bardzo trudno. I jest to stuprocentowe takie wyzwanie dla ludzi z mocnymi nerwami. A ja dla Beki sobie tak pojechałem i nawet fajnie się bawiłem. Fajnie było w momencie, kiedy tam jak się już jechało po jakiejś drodze, takiej powiedzmy utwardzonej, asfaltowej, no to ścigało się spoko, nie? Ale w momencie, kiedy jedziesz przez jakieś tam drzewa, czy przed to będzie zaraz jakiś właśnie taki kamień, który mnie teraz zablokował, no to już jest bardzo, bardzo... A tak swoją drogą, właśnie te takie głazy, co gdzieś tutaj są dookoła, no nie? Te takie, których nie można przejechać, to po nich nie można przejechać żadnym samochodem. Nieważne, jakie zawieszenie byś miał, czy nie miał. Bo na przykład masz, no tym Ferrari wiadomo, że nie przejadę, ale weźmy na przykład pod uwagę jakiś taki, wiesz, monster truck. Forza ma taką fizykę, że ani monster truckiem, ani żadnym innym samochodem nie przejedziesz przez te głazy i koniec. To jest jak ściana traktowana, nie? Mógłbyś przelecieć nad tymi kamieniami, ale nie możesz przez nie przejechać. Jakby koła nie reagują na te nierówności. To jest takie, no, czasami frustrujące bardzo.
Moi drodzy, ja was zapraszam na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Hejas!